MiG-208 Alusynergia to znakomity poautomat spawalniczy, ceniony za jakość i funkcję przez tysiące użytkowników. Teraz równolegle do niego można nabyć wersję z czterorolkowym podajnikiem drutu, zmienionym panelem sterowania i dodanymi programami. Absolutna nowość w tym urządzeniu to specjalne programy synergiczne Cold Welding i Fast MiG. Programy Cold Welding przeznaczone są do spawania cienkich blach wykonanych ze stali czarnej lub nierdzewnej z minimalną ilością ciepła oddawaną do materiału. Z kolei programy z grupy Fast MiG służą do szybkiego spawania stali czarnych, nierdzewnych oraz stopów aluminium przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odprysków. MiG-208 Alusynergia L4x4 to spawanie metodą MiG-MAC z synergią i manualne. MMA i TIG Lift. Dwutakt, czterotakt, specjalny czterotakt z możliwością ustawienia prądu początkowego i końcowego, regulacja indukcyjności i wiele innych. Witamy ponownie na naszym oficjalnym kanale Magnum Welding. Ja jestem Jarek i chcę dzisiaj przybliżyć urządzenie 208 Alusynergia 4x4. Jest to nowa odsłona kultowego urządzenia 208 Alusynergia z czterorolkowym podajnikiem. Pospawamy dzisiaj sobie taką prostą konstrukcję z profili zamkniętych. Przejdziemy sobie teraz do ustawienia i podłączenia tego urządzenia, także zapraszam na film. Przechodząc do przygotowania urządzenia do spawania, zaczniemy sobie od podajnika. Kupując urządzenie, dostajecie Państwo urządzenie z rolkami pod stal 08. Dla pewności sobie zobaczymy. Takim też drutem będziemy spawać dzisiaj, 08, stal czarna. W tym urządzeniu rurkę prowadzącą od razu mamy założoną w podajniku, właściwie w gnieździe euro. Także jeżeli to jest ok, założymy sobie drut. Docisk ustawiamy na pozycję 3. Gdybyśmy mieli 4-metrowy uchwyt na pozycję 4, wtedy będzie pewnie podawać drut. Następnie podłączymy uchwyt. W zestawie dołączamy MB15. Następnie wtyk plusowy obsadzamy tym kablem, który wystaje z urządzenia. Masę podłączamy do wtyku minusowego i podłączamy ją do stołu. Teraz przejdziemy do podłączenia urządzenia do sieci i podłączenia gazu. Ostatnim etapem przygotowania urządzenia do spawania jest zmiana jego parametrów na takie, jakie potrzebujemy. W naszym przypadku będziemy spawać w metodzie synergii. Wybiera się tym przyciskiem z napisem metoda. W trybie 2T, i to sobie też zostawimy, będziemy spawać stal czarną, więc zmienimy sobie na FP w gazie z osłonem argonu i CO2. Średnicę 0,8, tak jak wcześniej wspominaliśmy. Teraz ustawimy sobie prąd, czyli tutaj wyjdziemy z założenia, że mając 3 mm stal, ustawimy sobie po prostu 3 mm. No, dokładnie tak. Ponadto jeszcze mamy tutaj korektę napięcia w procentach. Zostawimy sobie na 0, ale im więcej procent damy, tym spójna będzie bardziej wklęsła, im mniej procent, tym bardziej wypukła. Przygotujemy się do spawania, ubierzemy i możemy rozpocząć. Ostatnim etapem przygotowania przed spawaniem, jako że dbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zdążyliśmy się ubrać w odpowiednie rękawice i kurtkę. Zadbaliśmy też o wyciąg, ponieważ spawamy w zamkniętym pomieszczeniu. Mając to wszystko zrealizowane, możemy przystąpić do spawania.
Kolejną ciekawą funkcją tego urządzenia jest nowa metoda spawania nazwana FMIG. Za pomocą tej metody pospawamy sobie dwa płaskowniki aluminiowe o grubości 3 mm. O, tu będzie ALMG. Średnica drutu 1,0. Prąd, który potrzebujemy, to jest dzięki temu, co nam urządzenie podpowiada, 3 mm i tak to zostawimy. My w międzyczasie sobie przyzbroimy uchwyt na teflon, zmienimy rolki z rowkiem U1,0 do danej średnicy drutu i zaczynamy. Jak widziałeś na filmie, ustawienie tego urządzenia jest bardzo intuicyjne. Przygotowanie do spawania i samo spawanie bardzo proste. Po więcej informacji na temat tego urządzenia zapraszam na naszą oficjalną stronę internetową Magnum Welding. Ode mnie to tyle, także dziękuję i do zobaczenia.